Trudno sobie wyobrazić, aby Zachód zdecydował się na użycie broni atomowej. W wypadku użycia broni atomowej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Nawiasem mówiąc, tu pozwolę sobie na maleńki margines tej naszej rozmowie, aby pokazać na tym przykładzie pewną nową jakość, jaka nam się pojawia w strategii nuklearnej, w erze nuklearnej, tak to nazwijmy. To jest jakby taka trzecia era nuklearna, można ją powiedzieć, a mianowicie szantaż, groźba, czy nawet może użycie broni nuklearnej przez mocarstwo nuklearne w stosunku do państwa nienuklearnego. Do tej pory takiej praktyki, takich doktryn nie było. Żadne mocarstwo nuklearne nie zakładało użycia broni atomowej przeciwko nieatomowemu przeciwnikowi. Tutaj mamy z tym do czynienia, że Rosja szantażuje bronią nuklearną, będąc mocarstwem nuklearnym, szantażuje bronią nuklearną nienuklearną Ukrainę. Możemy sobie wyobrazić, że Rosja na przykład, no teraz to nie ma siły, bo jest wykrwawiona, ale możemy sobie wyobrazić, że Rosja chciała gdzieś błyskawicznie chwycić jakiś kawałek terytorium NATO, no na przykład taki pomost do Kaliningradu i później dokonała takiego ostrzegawczego uderzenia nuklearnego, mówiąc koniec, siadajmy, negocjujmy, bo jesteśmy na progu wojny atomowej, jesteśmy zdeterminowani. I jaka byłaby reakcja Zachodu jako zbiorowego podmiotu, gdzie musi być konsensus, aby podjąć jakąś decyzję? Putin na to liczy, że to jest ta słabość, właśnie ta zespołowość decyzji, że być może znalazłby się jeden, drugi czy trzeci, który powiedział, dobra, siadajmy z tym Putinem. No ale Putin powiedział tak jak dzisiaj w Ukrainie, mówi, ale to co złapałem, to jest moje, tak? Tutaj pół Donbasu i ten pomost to jest moje, o reszcie możemy mówić. No więc myślę, że ten miecz Demoklesa, jakim jest rosyjska ogromna przewaga w taktycznej broni atomowej nad Zachodem, i ta doktryna ryzykowna, niebezpieczna, na którą Zachodowi trudno znaleźć odpowiedź, bo na przykład jedyną taką dobrą odpowiedzią, w mojej przynajmniej ocenie, by na przykład rozmieszczenie także w Europie odpowiednich środków taktycznej broni atomowej Zachodu. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, rosyjska inwazja na Ukrainę, rzecz wojna na Ukrainę to proces, który ciągle trwa, w związku z tym trudno jest go analizować całościowo. No, tym się zajmą pewnie w przyszłości historycy, jednak nas nie zwalnia to z odpowiedzialności dyskusji o tym problemie, no bo wiele wskazuje, że jest to największe wyzwanie dla bezpieczeństwa naszego kraju po roku 1989, a może w ogóle po II wojnie światowej. No i właśnie o pomoc w zrozumieniu znaczenia fenomenu rosyjskiej inwazji na Ukrainę chcieliśmy poprosić naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan generał Stanisław Koziej, wojskowy, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy w swojej bogatej drodze zawodowej, między innymi wiceminister obrony narodowej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Panie generale, bardzo dziękujemy, że znalazł pan na nas czas. Witamy serdecznie. Witam, dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania o rzeczywiście chyba ważnych sprawach, jakim jest dzisiaj bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, Panie Generale, trwająca wojna, i tutaj wypada to podkreślić, na pewno jest zjawiskiem wieloaspektowym. Jak tak naprawdę każdy konflikt, który bardzo często w przestrzeni medialnej staramy się zawęzić jedynie na przykład do widzianych dla nas działań zbrojnych, przekazu humanitarnego albo kwestii ekonomicznych. Pomimo tego, to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, pokazuje nam bardzo wiele oblicz
I można powiedzieć, że takie dwa aspekty zdecydowanie dominują, czyli to ten aspekt militarny, no i aspekt polityczny, ponieważ ten konflikt nie jest wyizolowany, on tak naprawdę oddziaływuje na nie tylko bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym, ale także na kształt stosunków międzynarodowych, w tym na tym poziomie globalnym. I chciałem tutaj się pana profesora zapytać, jak postrzega pan potencjalne zakończenie tego konfliktu? Właśnie w tych dwóch wymiarach, czyli z jednej strony w tym wymiarze militarnym, a z drugiej strony w wymiarze politycznym, o ile oczywiście te obie sfery możemy rozpatrywać przy jakichś założeniach oddzielnie. Na pewno oddzielnie to by było nam trudno to rozpatrywać rzeczywiście, aczkolwiek te dwa aspekty, na które pan zwrócił uwagę, one są tu najbardziej wyraziste. Ja myślę, że aby spróbować jakoś oszacować możliwy dalszy ciąg tej wojny, co z nią będzie i tak dalej, to na początek ja bym zaproponował taką powiedział, że w jakich czasach żyjemy. Otóż ja już od dłuższego czasu twierdzę, że żyjemy w nowej zimnej wojnie, że zakończył się ten pozimnowojenny okres, kiedy to świat tutaj w naszym regionie, ale świat cały szukał i miał nadzieję zbudowania systemu bezpieczeństwa takiego kooperatywnego poprzez elementy współpracy, współdziałania, porozumień różnych i tak dalej. No, agresja Rosji, o której tutaj będziemy zapewne najwięcej mówili, ona jakby przerwała ten świat pozimnowojenny, zakończyła go, już go zakończyła w 2014 roku, a teraz w tym roku definitywnie myślę, że już nikt nie będzie mówił, że żyjemy w jakimś okresie pozimnowojennym. Czasami toczą się spory, czy to jest druga zimna wojna, czy to nazywać drugą zimną wojną, czy nie nazywać inaczej i tak dalej. No, nie koncentrując się na tych terminologicznych aspektach, myślę, że istotą tych czasów, o których mówimy, jest konfrontacja, wyraźna konfrontacja polityczna między Rosją i Zachodem, z wykorzystaniem wszystkich środków tej konfrontacji. Póki co między Rosją i Zachodem nie ma bezpośrednich zbrojnych działań wojennych, ale jest coś takiego, co w teorii nazywa się proxy war. Zachód wspiera Ukrainę, która walczy z Rosją. A więc jest tutaj ta wojna w Ukrainie, gorąca wojna w Ukrainie. Między Rosją i Zachodem jest w moim rozumieniu takim szczytowym elementem póki co właśnie tej drugiej zimnej wojny. I teraz już gdybym chciał zacząć jakoś odpowiadać na pana pytanie, jak mogła się ta wojna dalej potoczyć, czy ona może się zakończyć, jak się zakończy. A ja bym jeszcze dodał do tego takie dwa mega scenariusze, że ona może w ogóle się nie zakończyć w jakimś dla nas przewidywanym czasie, no bo jeśli mówimy o przyszłości, to oczywiście my tutaj w analizach, w stosunkach międzynarodowych, no możemy mówić o jakiejś przewidywalnej przyszłości, no to jest, nie wiem, 5, 10, 15 lat, reszta dalej poza, już zupełnie poza pokolenie, czyli poza 20 lat, to już jest bardziej takie wróżenie niż przewidywanie. No więc jeżeli mówimy o tej perspektywie takiej dającej się przewidzieć, jakoś racjonalnie tutaj objąć naszym rozumowaniem przyczynowo-skutkowym, to ta perspektywa 5, 10, maksymalnie 15 lat właśnie pozwala moim zdaniem wyróżnić takie te dwa mega scenariusze. Pierwsze, że wojna się zakończy, i może się zakończyć albo zwycięstwem jednej strony, albo drugiej. Albo zwycięży Rosja, albo zwycięży Ukraina. No i ten trzeci scenariusz, jednocześnie mega scenariusz, że w ogóle w tej przewidywanej przyszłości ta wojna nie zakończy się jakimś porozumieniem, aktem, formalnie się nie zakończy, będzie taką wojną pełzającą. I myślę, że o tych trzech scenariuszach, jeśli mielibyśmy rozmawiać, to warto właśnie skoncentrować się na tych trzech scenariuszach. Zwycięstwo Rosji, zwycięstwo Ukrainy i wojna nierozstrzygnięta. No to, panie generale, nie mogę w tym momencie nie zapytać, nie poprosić o
rozwinięcie tych scenariuszy, no bo my sobie możemy wyobrazić mniej więcej, dzisiaj analitycy rekonstruują cele Rosji. No, zwykle mówi się, że także takim globalnym celem była jakaś forma restauracji postradzieckiej strefy. Niektórzy używają takiego określenia Związek Radziecki BIS, Związek Radziecki 2.0, a jednocześnie podkopaniu porządku bezpieczeństwa międzynarodowego, tego pozimnowojnego, który się ukształtował po upadku Związku Radzieckiego. No i wydaje się, że ten cel maksimum chyba nie jest do zrealizowania i to jest jedno pytanie. Zwycięstwo Ukrainy jednocześnie w tym pytaniu, to znaczy, co to znaczy? Czy przetrwanie suwerennego, niezależnego od Rosji państwa, czy może odzyskanie granic? No i ten ostatni scenariusz, on często określany bywa, ten, o którym pan mówi, taka palestynizacja tego konfliktu, prawda? Czyli taka niezakończenie go, no to to by było bardzo chyba destruktywne dla obydwu stron, ale oto też takie wielkie, wielkie, potrójne pytanie do pana profesora o te trzy kwestie. No, zgadza się. Ja bym może rozpoczął od tej opcji zwycięstwa Rosji, dlatego że dzisiaj w zasadzie wszyscy prawie eksperci są zgodni, że Rosja nie może z tej wojny wyjść jako jakimś takim sukcesem, że ona już dzisiaj, mimo że ta wojna jeszcze trwa i nie wiadomo jak się faktycznie zakończy, to że Rosja poniosła takie szkody w wyniku tej wojny, że trudno je by było uznać za zwycięstwo, nawet gdyby jakoś tak zwycięsko zakończyła tę wojnę w Ukrainie. Co dla Rosji by oznaczało zwycięstwo, czym by było zwycięstwo? Ja bym się zgodził z tym tokiem rozumowania, który pan rozpoczął, że już Rosja chyba nie ma co marzyć o tych ambitnych celach z wojny, jakie sobie stawiała na samym początku, które możemy rzeczywiście jakoś tak zrekonstruować ze sposobu rozpoczęcia wojny, że Rosja tak wjechała na Ukrainę, jakby tam nie było prawie państwa, jakby do jakiegoś państwa upadłego, myślała, że to sobie tam szybciutko dokona przewrotu politycznego, zainstaluje tam swoją władzę, podporządkuje sobie Ukrainę, zrobi z niej taką drugą Białoruś, bliższego Rosji niż druga Białoruś. Dzisiaj, jak patrzymy już po tych miesiącach wojny, no to chyba wszyscy są zgodni, że Rosja już nie ma szans osiągnąć takiego sukcesu, takiego zwycięstwa. Co dla Rosji w mojej ocenie byłoby zwycięstwem, które mogłaby ona uznać, że zwyciężyła? Otóż wydaje mi się, że po pierwsze Rosja już musi się pogodzić z tym, że Ukraina jako odrębny byt niezależny od niej będzie istniała. Więc Rosja chce, aby ta Ukraina była jak najsłabsza, żeby ona była jednak zależna jakoś od Rosji. A jednocześnie no, nie wyobrażam sobie, aby Putin mógł uznać za zwycięstwo i tak jakoś nawet próbować narodowi swojemu wytłumaczyć, gdyby utracił te wszystkie okupowane terytoria. A więc zwycięstwo Rosji moim zdaniem byłoby wtedy, gdyby Rosja utrzymała obecnie okupowane terytoria, utrzymała połączenie poważne, silne, trwałe połączenie z Krymem, połączenie lądowe, no i Donbasu, niekoniecznie cały Donbas, myślę, że już by z powodzeniem mogła to uznać za swój sukces, taką część Donbasu, jaką w tej chwili posiada. Więc w jakich warunkach mogłaby Rosja takie zwycięstwo odnieść? Otóż wydaje się, że militarnie Rosja już nie jest w stanie pokonać armii ukraińskiej. Więc pokonanie Ukrainy moim zdaniem zależałoby od dwóch czynników. Jeżeli one by się udało zrealizować Rosji, to mogłaby myśleć właśnie o tym zwycięstwie i moglibyśmy mieć do czynienia z takim scenariuszem. Pierwszy to jest złamanie woli obrony Ukraińców, woli walki samych Ukraińców. I drugie to jest zamęczenie Zachodu do takiego stopnia, żeby zaprzestał wspierania Ukrainy. Jeżeli te dwa warunki by się Rosji udało uzyskać, no to wówczas miałaby szansę na zwycięstwo w tej wojnie. No i teraz tak, wola narodu, to co pokazują Ukraińcy od początku wojny,
No, jest po prostu trudne do wyobrażenia. Przed wojną chyba nikt się nawet nie spodziewał, że taka może być silna wola, wytrwałość, determinacja narodu ukraińskiego. No i nawet te bombardowania zmasowane dzisiaj na ludność cywilną, na obiekty cywilne, infrastrukturę, bo tu powiedzmy sobie od razu, że Rosja jakby zmieniła tę swoją generalną strategię, ponieważ widzi, że sobie z armią ukraińską nie bardzo radzi, to zdecydowała się tam raczej do działań defensywnych w sensie zbrojnym, a natomiast główny ciężar agresji, główne uderzenie, główny wysiłek, punkt ciężkości, jak my to mówimy, wojny, przeniosła na bezpośrednie atakowanie ludności cywilnej, obiektów cywilnych, miast i tak dalej. No i teraz jest pytanie, czy ten naród ukraiński wytrzyma, wytrwa w swojej woli i determinacji. Dzisiaj ja bym się przychylał do oceny, że wytrwa, że nie da się rzucić na kolana. W związku z tym jest drugie pytanie. Czy Zachód wytrwa w takim wspieraniu Ukrainy jak do tej pory, a nawet większym, bo ono w miarę właśnie tej rosyjskiej agresji te potrzeby będą jeszcze większe. Czy wytrzyma, czy nie da się jakoś znowu czymś złamać? Jak obserwujemy reakcję Zachodu, to póki co do dzisiaj raczej obserwujemy konsolidację, bym powiedział, polityczną Zachodu, tych elit politycznych, władz, rządów, ekspertów. Wszyscy mają świadomość, że jednak trzeba tej Rosji się przeciwstawiać, trzeba być jednością, trzeba wspierać Ukrainę, żeby nie dać tam Rosji zwyciężyć. No ale to jest wola polityczna i dobrze, tylko jest pytanie, czy narody, czy opinia publiczna w pewnym momencie nie może być załamana. Kiedy mogłaby być załamana, moim zdaniem? No, jeśli by rosyjski szantaż był jeszcze większy, na przykład szantaż nuklearny, bo to jest moim zdaniem najsilniejszy argument, jakim jeszcze Rosja w dalszym ciągu dysponuje, to jest szantaż nuklearny, a zwłaszcza szantaż tą taktyczną bronią atomową, bo o strategicznej broni atomowej, no to raczej nikt nie myśli, nikt nie mówi, no bo ona tak jak w pierwszej wojnie światowej, tak dzisiaj obowiązuje ta zasada wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia. Trudno sobie wyobrazić, aby któraś ze stron zdecydowała się na użycie strategicznej broni atomowej. Natomiast Rosja ma bardzo niebezpieczną doktrynę dotyczącą taktycznej broni atomowej, tą, tak jak popularnie nazywamy, doktryną deeskalacji nuklearnej, prawda, konfliktu konwencjonalnego. I gdyby Rosja zdecydowała się jeszcze mocniej nasilić szantaż, być może właśnie zastosować elementy tej swojej doktryny, wykonując jakieś ostrzegawcze uderzenie nuklearne w powietrzu, czy też jakieś selektywne uderzenie na jakiś wybrany obiekt wojskowy, aby dać sygnał, że jest zdeterminowana także do wojny nuklearnej. To mogłoby być może spowodować na Zachodzie jakieś tendencje do, no, może wstrzymania, może pójścia na jakąś ugodę, szukania pewnej ugody z Putinem. A więc jakby kończąc ten scenariusz zwycięstwa Rosji, on w sumie zależy od dwóch, a nawet bym powiedział od trzech czynników. Siły oporu narodu, no nie wydaje się zagrożona, tak bym to powiedział. Wytrwałości Zachodu, która na razie też jest dobra, w związku z tym te szanse zwycięstwa Rosji, szanse tego scenariusza, że Rosja zwycięży, podporządkuje sobie Ukrainę, osłabi ją, zatrzyma te okupowane terytoria, nie są duże, ale istnieje ten duży znak zapytania, na ile Rosja będzie gotowa zaryzykować z wdrożeniem w życie swojej doktryny użycia taktycznej broni atomowej jako tego deeskalatora konfliktu i narzucenia warunków negocjacji Ukrainie poprzez jakieś selektywne użycie broni atomowej, bo ono może złamać też naród ukraiński. No, przypomnijmy sobie użycie bomb atomowych na Japonię, przecież było takim szokiem dramatycznym, który spowodował zakończenie wojny. Japonia już tam i tak kończyła. No ale
jednak był to jakiś taki szokowy moment i nie wiadomo, jak naród ukraiński w stosunku do takiego użycia taktycznej broni atomowej by się zachował. No i jeszcze na zakończenie tego scenariusza myślę, że warto wspomnieć o tym, a co to by oznaczało na przyszłość, gdyby Rosja wygrała, prawda? Gdyby zwyciężyła, jak ona wówczas, jak wyglądałoby środowisko bezpieczeństwa tutaj u nas? To jest w ogóle odrębny temat, może na nim, o nim może później trochę porozmawiamy, gdybyśmy omówili te wszystkie te pozostałe jeszcze scenariusze. Panie generale, jak mogę w tym miejscu dopytać o tą kwestię, którą pan podniósł jako, no można powiedzieć, jeden z takich czynników, który może oddziaływać politycznie, społecznie i wojskowo na Ukrainę, czyli groźbę użycia taktycznej broni atomowej. No, przywołane wykorzystanie tej broni przez Amerykanów w wojnie z Japonią, no wiemy, że miało różnego rodzaju kalkulacje. Te kalkulacje oczywiście były obliczone i na bezpośredni efekt zachowania się Japończyków w kontekście ich potencjalnego oporu w obronie Wysp Macierzystych, no ale z drugiej strony wiemy, że pokazanie tych zdolności miało również bardzo istotny element przetargowy w trwających już negocjacjach mających zbudować no, nowy kształt systemu międzynarodowego. I chciałem się zapytać pana generała, jak pan sądzi, no, jak dzisiaj kalkulują Rosjanie? No bo tak jak pan powiedział, no, z jednej strony na pewno są te zachęty, czyli dysponujemy czymś, co może potencjalnie naszego oponenta zmusić do rozmów, pozbawić poparcia społecznego, a z drugiej strony, jakie czynniki zdaniem pana profesora no jednak powstrzymują Rosję, żeby tego nie robić? W sensie, nie wiem, czy może są jakieś potencjalne konsekwencje, które mogą zaistnieć, no, które powodują, że nadal jednak czynniki przemawiające za no nie są na tyle wyraźne, żeby jednak na ten krok się decydować. No bym nawiązał do tego, co pan powiedział o Japonii, pokazując bardzo słusznie te dwa wymiary, bo one tutaj w Ukrainie przecież też istnieją, prawda? Też są dwa wymiary ewentualnego, dwa konteksty ewentualnego użycia broni taktycznej przez Rosję. Pierwszy kontekst to są sami Ukraińcy i sama Ukraina, a drugi kontekst to jest Zachód, to jest właśnie ten przyszły ład międzynarodowy, jego charakter, którym Rosja, używając taktycznej broni atomowej, może liczyć na jakieś ukształtowanie wedle swoich, na swoich warunkach. Więc tutaj te dwa aspekty tego rosyjskiego szantażu nuklearnego także występują. Ten aspekt bezpośredniego zmuszenia przeciwnika, czyli Ukrainy, do kapitulacji i aspekt ułożenia sobie tego środowiska bezpieczeństwa już po wojnie, po kapitulacji. To oczywiście z tym wiążą się ogromne ryzyka. Miejmy nadzieję, czy mamy nadzieję, powinniśmy mieć nadzieję, czy może mamy nadzieję, że Rosja to dobrze skalkuluje. Ja tu jednak stawiam mimo wszystko duży znak zapytania. Ja także skłonny byłem analizować zachowania strategiczne Rosji w kategoriach takiej racjonalnej logiki strategicznej, logiki wojny, szacunku zysków, strat, kosztów, co się opłaca, co się nie opłaca, koszt, efekt i tak dalej. No ale Putin pokazał w czasie tej wojny, że niekoniecznie on się kieruje takimi racjonalnymi jakimiś rachubami, jak świat Zachodu, jak tacy analitycy niezaangażowani w to bezpośrednio. Putin stał się jakimś takim niewolnikiem chyba samego siebie trochę, samej swojej takiej osobowości, wizji jakiegoś takiego wydumanego świata i postępuje ciągle nieracjonalnie. No samo rozpoczęcie wojny, przypomnijmy, że sam sposób rozpoczęcia wojny z Ukrainą w 2022 roku no, złamał wszelkie przewidywania, jakie można było jakich można było się spodziewać, bo ja sam przypominam sobie, jak kreśliłem takie scenariusze, jak ta wojna może się rozpocząć, to taka agresja na pełną skalę na Ukrainę, pełnowymiarowa, była na ostatnim miejscu wśród tych scenariuszy, prawda? Raczej świat się spodziewał, świat ekspertów, analityków tu Zachodu, że to może być, nie wiem, no jakaś takie odmrożenie w Donbasie, jakaś taka ograniczona agresja tylko gdzieś tam na tym zdobycie przesmyku połączenia na Krym. Może jakaś taka nieregularna agresja na całą Ukrainę. Ale nigdy taka regularna wojna od razu wydana Ukrainie w pełnym wymiarze. No więc
I później jeszcze Putin co jakiś czas stosuje różne metody, uciekając się do metod zbrodniczych. Wydawało się, że no, w naszym wieku, w Europie, prowadzenie wojny takimi metodami, na jakie Putin się zdecydował, metod właśnie zbrodniczych, typowych klasycznie, jak stosowali hitlerowcy w czasie II wojny światowej, włącznie z wywózkami gdzieś ludzi, czystkami etnicznymi, wyłapywaniem dzieci i ich wywożeniem z okupowanych terytoriów, czy teraz ostatnie te bombardowania cywilnych obiektów, tortury indywidualne i masowe. No, jednym słowem, myślę, że tak samo w podejściu do broni nuklearnej, do tej taktycznej broni nuklearnej, nie możemy być pewni, że to będzie decyzja jakaś racjonalna, że w sposób racjonalny on się powstrzyma, bo nie będą się zgadzały mu koszt-efekt. Dlatego ja cały czas liczę się z tym, biorę to pod uwagę jako bardzo realne zagrożenie, że Putin zdecyduje się na użycie tej taktycznej broni atomowej. Mimo tego, że Zachód jakoś stara się go powstrzymać. Zauważyliśmy chyba wszyscy w ostatnim czasie, że jednak ta presja szantażu rosyjskiego nuklearnego się zelżała trochę. Z dwóch powodów moim zdaniem. Jeden to są jakby dosyć takie kategoryczne deklaracje Zachodu o ewentualnej reakcji na użycie taktycznej broni atomowej w Ukrainie. No i drugie to jest niespodziewane, można powiedzieć, dla Putina takie powstrzymanie go przez Chiny. Przez Chiny, które on uważał za jakieś takie ciche wsparcie, nie tylko Chiny, ale Indie także, a więc także w tym świecie niezachodnim jest presja na Putina, aby się powstrzymał. I w ostatnim czasie jest trochę zelżała ta retoryka szantażu nuklearnego. Ale to wcale nie znaczy moim zdaniem, że ona znikła, że wciąż istnieje. Natomiast gdybyśmy szerzej trochę mówili o tym, o tej rosyjskiej doktrynie dotyczącej taktycznej broni atomowej, tej deeskalacji przy pomocy tej broni, to tak naprawdę my na Zachodzie do tej pory wciąż nie mamy dobrej odpowiedzi na tę doktrynę. NATO nie wypracowało jeszcze racjonalnej reakcji na tę rosyjską doktrynę parasola taktycznej broni atomowej. Możemy sobie wyobrazić, że Rosja na przykład, no teraz to nie ma siły, bo jest wykrwawiona, ale możemy sobie wyobrazić, że Rosja chciała gdzieś błyskawicznie chwycić jakiś kawałek terytorium NATO, no na przykład taki pomost do Kaliningradu i później dokonała takiego ostrzegawczego uderzenia nuklearnego, mówiąc koniec, siadajmy, negocjujmy, bo jesteśmy na progu wojny atomowej, jesteśmy zdeterminowani. I jaka byłaby reakcja Zachodu jako zbiorowego podmiotu, gdzie musi być konsensus, aby podjąć jakąś decyzję? Putin na to liczy, że to jest ta słabość, właśnie ta zespołowość decyzji, że być może znalazłby się jeden, drugi czy trzeci, który powiedział, dobra, siadajmy z tym Putinem. No ale Putin powiedział, tak jak dzisiaj w Ukrainie, mówi, ale to, co złapałem, to jest moje. Tak? Tutaj pół Donbasu i ten pomost to jest moje, o reszcie możemy mówić. No więc myślę, że ten miecz Demoklesa, jakim jest rosyjska ogromna przewaga w taktycznej broni atomowej nad Zachodem i ta doktryna ryzykowna, niebezpieczna, na którą Zachodowi trudno znaleźć odpowiedź, bo na przykład jedyną taką dobrą odpowiedzią, w mojej przynajmniej ocenie, był na przykład rozmieszczenie także w Europie odpowiednich środków taktycznej broni atomowej Zachodu, takiej podobnej do Iskanderów, prawda, i tak dalej, żeby je tutaj zrównoważyć, tak jak to było. Układ Warszawski przećwiczył taką właśnie opcję z kruzami, Pershingami i tak dalej, doprowadzając do likwidacji całej klasy broni atomowej, tej niestrategicznej. Dzisiaj NATO się nie zanosi, Amerykanie nie planują rozbudowy tego typu środków, mają jakieś inne rozwiązania. Nie wydaje mi się, że one są w pełni skuteczne, więc to jest cały czas problem moim zdaniem bardzo otwarty,
I dlatego, nawiasem mówiąc, problematyka nuclear sharing w NATO jest tak ważna, tak gorącym tematem, także z naszego polskiego punktu widzenia, w który powinniśmy wchodzić. I ta szkoła w Ukrainie szantażu rosyjskiego nuklearnego powinna nam dać dużo do myślenia. Ja, panie generale, chciałbym mimo wszystko jeszcze przy jednym pytaniu pozostać, przy problemie broni jądrowej. Cieszę się, że pan tak obszernie tą kwestią mówił, bo ona rzeczywiście wydaje się bardzo ważna. I niestety z tego, co pan mówi, z tego czynnika nieracjonalności, czy też innego typu racjonalności reprezentowanego przez Putina, czy szerzej przez rosyjskie kierownictwo polityczne, no nie możemy tak obok tego przechodzić. W związku z tym chciałbym pana dopytać, jak pan odsądzi, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się na użycie taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy, bo innych scenariuszy nie rozważam tutaj, to jakiego typu byłoby to uderzenie? To znaczy, czy byłoby to uderzenie, które by z założenia miało wywołać szok w społeczeństwie, czyli na miasta na przykład? Bo różne scenariusze były rozważane wśród ekspertów, tak? Uderzenie nad Morzem Czarnym gdzieś, pokazujące tylko możliwości. Teraz niedawno pojawiły się informacje, ja nie jestem w stanie ich zweryfikować, proszę słuchacze ewentualnie o poprawienie, ale że Rosjanie używają takich rakiet, które są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych z zdemontowanymi częściami tymi jądrowymi. Niektórzy interpretowali to również jako pewnego rodzaju sygnały, chodźmy do tego do końca zweryfikowane. Ale jakby, czyli pierwsze pytanie, jak mógłby taki atak w pana ocenie wyglądać, żeby ten efekt uzyskać, prawda? Bo w tym strasznym scenariuszu, który pan nakreślił, ja myślę, że był możliwy, to oczywiście on się teraz nie zadzieje. I druga rzecz. Jaka może być odpowiedź? Pan wspomniał o tych odpowiedziach. Najgłośniej chyba się w mediach odbiły takie sugestie byłych generałów, czy emerytowanych generałów związanych z administracją demokratyczną Hodgesa, Petreusa, ale też były wypowiedzi obecnej administracji amerykańskiej, które nakreśliły pewną wizję odpowiedzi. Nie nuklearnej, konwencjonalnej, gdzie najczęściej powtarzały się takie sugestie o zniszczeniu sił rosyjskich na terytorium konstytucyjnym Ukrainy plus zniszczenie potencjału rosyjskiego na Morzu Czarnym. Tak przynajmniej najczęściej można było to znaleźć. Ale oczywiście to były komunikaty. Czy uważa pan, że taka byłaby odpowiedź sojuszu, czy może nie właśnie? Czy może Rosjanie osiągnęliby ten efekt, o którym pan mówił wcześniej, czyli wymuszenie negocjacji, deeskalacja poprzez eskalację, tak? Jednym słowem, jeżeli pan generał zechciałby by trochę tą kwestię rozwinąć. No rozumiem, tu są dwa wątki, które pan podniósł. Pierwsze to jest, jak może mógłby wyglądać ten ewentualny atak nuklearny rosyjski, a drugie, jaka mogłaby być reakcja Zachodu. Jeśli idzie o ten użycie taktycznej broni atomowej przez Rosję w świetle tej doktryny deeskalacji nuklearnej, to ja oceniam, że Putin stosowałby tutaj metodę eskalacyjną. On w ogóle tę wojnę prowadzi taką metodą ciągłej eskalacji, brutalności, zaangażowania, straszenia, czy też jakby skali tej wojny od początku, co jakiś czas eskaluje tę wojnę. Tak samo w użyciu taktycznej broni atomowej raczej bym się spodziewał nie od razu jakiegoś ataku na miasto na przykład, a raczej osiągnięcia swojego celu jak najmniejszym ryzykiem, tak to nazwijmy jednak, prawda? Czyli po pierwsze, raczej bym się spodziewał, że użycie taktycznej broni atomowej, oswojenie, najpierw by było jakieś oswojenie świata z użyciem tej broni atomowej. Mogłoby być to na przykład na początek, najpierw dokonanie próby wybuchu nuklearnego. Jak wiadomo, te wybuchy nuklearne nie są prowadzone już od wielu, wielu lat. Wszystkie strony, które rozwijają broń atomową, no może z wyjątkiem Korei Północnej, robią to metodami innymi niż realne testy wybuchu nuklearnego. No możemy powiedzieć, że Rosja wraca do testów nuklearnych, tak? Gdzieś tam próbne wybuchy gdzieś tam na swojej, na jakiejś tam wyspie, na Oceanie Lodowatym, tak jak to robiła poprzednio. To byłby pierwszy krok i pierwszy sygnał dla świata, że Rosja idzie w kierunku użycia być może broni atomowej.
To byłoby testowanie reakcji Zachodu. Jak Zachód jest gotów reagować? Jak my dyskutujemy o tym? Jak rozmawiają w NATO? Jak i tak dalej. Drugi krok to jest dokonanie rzeczywistego wybuchu atomowego, ale właśnie gdzieś tak neutralnie, aby nie spowodować strat, nikogo nie zaatakować, ale pokazać kolejny stopień eskalacyjny rosyjskiej determinacji nuklearnej. A więc gdzieś właśnie nad Morzem Czarnym, czy gdzieś wysoko w powietrzu wybuch nuklearny i znowu komunikat do Ukrainy i do Zachodu: siadajmy, negocjujmy, bo jesteśmy zdeterminowani. Trzeci, gdyby to się też nie powiodło, prawda, ani Zachód by się nie powstrzymał swojego wsparcia dla Ukrainy, Ukraina nie byłaby skłonna do negocjacji, no to właśnie możemy się liczyć z jakimś uderzeniem na obiekt wojskowy, militarny, aby to jakoś uzasadnić w sposób militarny, chociaż to trudno by było uzasadnić, ponieważ no, użycie bezpośrednio na wojska walczące na froncie jest jakby no, mało efektywne, mały skutek, a wie ogromne ryzyko także dla swoich wojsk i tak dalej. No ale jakiś obiekt wojskowy na pewno mogłaby Rosja wyselekcjonować, aby kolejny poziom eskalacyjny zademonstrować Zachodowi i Ukrainie. No i wreszcie na końcu to jest to użycie tego bezpośrednio w sposób taki właśnie, no tak jak Stany Zjednoczone na Hiroshimie, Nagasaki, bezpośrednio na miasto, jak, prawda, jakiś obiekt cywilny, licząc, że to może już ostatecznie doprowadzić do załamania się narodu ukraińskiego. No i jaka mogłaby być reakcja? Oczywiście trudno to wszystko to spekulujemy, tak jak wspomniał pan o tych generałach emerytowanych amerykańskich, którzy mogą więcej mówić niż ci, którzy oficjalnie są. Tak samo i my możemy sobie tutaj więcej pospekulować, bo to jakby nie obciąża naszego państwa, ani nic nie mówi o jakichś oficjalnych planach i tak dalej. Ale można sobie wyobrazić z tych różnych wypowiedzi, przecieków, ale także jakby oficjalnych wypowiedzi prezydenta Bidena na przykład i tak dalej, że Zachód daje jednoznaczne sygnały, że nie pozostałby bierny nawet w tej sytuacji, kiedy Rosja nie używa broni nuklearnej przeciwko Zachodowi, przeciwko NATO. No bo z drugiej strony jest przecież jakaś zasada, że jeżeli ja nie jestem zaatakowany, no to prawo konfliktów zbrojnych jest Karta Narodów Zjednoczonych, która mówi, że tylko w samoobronie można działać, prawda? Natomiast nie wolno samemu dokonywać agresji, jeżeli nie jest się zaatakowanym albo jeżeli ta agresja nie jest taka już nieuchronna, jak to się mówi, prawda? No wtedy można także przejść do jakichś działań ofensywnych. No i tutaj w zasadzie ze strony Zachodu trudno oczekiwać, aby na przykład Zachód użył broni nuklearnej przeciwko Rosji, skoro Rosja nie użyłaby tej broni przeciwko Zachodowi, prawda? Bo byłoby to prewencyjne użycie broni atomowej, które w ogóle prewencyjne użycie przemocy, jak wiemy, jest zakazane w prawie międzynarodowym, no a broni nuklearnej tym bardziej. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, aby Zachód zdecydował się na użycie broni atomowej, w wypadku użycia broni atomowej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Nawiasem mówiąc, tu pozwolę sobie na maleńki margines tej naszej rozmowy, aby pokazać na tym przykładzie pewną nową jakość, jaka nam się pojawia w strategii nuklearnej, w erze nuklearnej, tak to nazwijmy. To jest jakby taka trzecia era nuklearna, można ją powiedzieć, a mianowicie szantaż, groźba, czy nawet może użycie broni nuklearnej przez mocarstwo nuklearne w stosunku do państwa nienuklearnego. Do tej pory takiej praktyki, takich doktryn nie było. Żadne mocarstwo nuklearne nie zakładało użycia broni atomowej przeciwko nieatomowemu
przeciwnikowi. Tutaj mamy z tym do czynienia, że Rosja szantażuje bronią nuklearną, będąc mocarstwem nuklearnym, szantażuje bronią nuklearną, nienuklearną Ukrainę. No ale wracajmy do tej reakcji. No i łatwo sobie, można sobie stosunkowo łatwo wyobrazić, że w ramach wsparcia Ukrainy NATO w takiej sytuacji musiałoby dokonać jakiegoś jakościowego kroku we wspieraniu tej Ukrainy. I ja nie wykluczałbym właśnie atakowania konwencjonalnego oczywiście wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, to znaczy wsparcia zbrojnego walki Ukraińców, jeżeli Ukraina chciałaby dalej walczyć, bo nie wiadomo, jak ona by się po takich wybuchach właśnie nuklearnych zachowała. Więc na terytorium Ukrainy moim zdaniem użycie ataki konwencjonalne ze strony NATO, Zachodu są prawdopodobne. Tak samo na morzach, poza terytorium Rosji, różne środki, zwłaszcza te środki, które służą do przenoszenia taktycznej broni atomowej, jak okręty z rakietami tego typu, mogłyby być także atakowane. No niewątpliwie Rosja po takim użyciu taktycznej broni atomowej byłaby poddana już totalnej izolacji w świecie. To jest moim zdaniem chyba może najważniejsze nawet niż ta reakcja militarna. Totalna izolacja we wszystkich wymiarach, pod każdym względem, kordon sanitarny wobec Rosji jako podmiotu politycznego w świecie. Nie tylko przez Zachód, ale zapewne Chiny by się wycofały z jakiejś ściślejszej współpracy. No, Rosja stałaby się takim niechcianym w ogóle, nikt by nie chciał z nimi, z Putinem rozmawiać, ani robić żadnych biznesów i tak dalej, i tak dalej. To chyba byłaby największa konsekwencja negatywna dla Rosji użycia taktycznej broni atomowej. Czy Rosja to sobie uwzględnia? No, nie, jakoś nie mogę znaleźć słowa, niechcianym, czy jeszcze gorszym jakimś elementem systemu stosunków międzynarodowych, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy to bierze pod uwagę, czy to jest dla niej istotne, no to właśnie mówiliśmy niedawno o Putinie, o jego zupełnie innych kategoriach, które on uwzględnia w swoich kalkulacjach. W związku z tym to ryzyko istnieje, nie wiadomo, w jaki sposób świat zareaguje, także istnieje, ale dobrze, że są takie sygnały właśnie determinacji Zachodu, a zwłaszcza sygnały chińskie i inne, które jednak myślę, że powstrzymują Putina póki co przed użyciem broni taktycznej, co nie znaczy, że jeżeli znajdzie się w jakiejś bardziej dramatycznej sytuacji niż dzisiaj, niż jest obecnie, jednak się na to nie zdecyduje. Panie generale, chciałbym w tej chwili przejść do tej kwestii, którą pan wywołał już wcześniej, a mianowicie musimy zadać sobie pytanie, jakie będą konsekwencje jednego ze scenariuszy zakończenia, bądź też nie, tej wojny dla systemu bezpieczeństwa i jakie to będzie niosło konsekwencje dla nas, dla Polski, dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, dla Paktu Północnoatlantyckiego i dla samej Ukrainy. Tutaj pozwolę sobie wrócić do jakby do lektury jednej z pana książek, która jakby dotyczyła też sytuacji Polski po roku 90, czyli jakby znalezienia się nas w takiej szarej strefie bezpieczeństwa. I chciałem się tak trochę może odważnie zapytać, czy uważa pan, że no każde rozstrzygnięcie, które nie będzie jednoznacznym zwycięstwem dla Ukrainy, nie spowoduje, że tak naprawdę Ukraina wpadnie właśnie w taką przestrzeń, która będzie generowała dla niej bardzo dużo potencjalnych zagrożeń? No tak, te skutki tej wojny będą oczywiście moim zdaniem decydujące dla charakteru środowiska bezpieczeństwa, w którym Polska się znajduje. Dlatego, że my jesteśmy sąsiadem, dlatego, że jesteśmy państwem frontowym w tej drugiej zimnej wojnie między Rosją i Zachodem. I w związku z tym pozycja, jaką będzie miała Rosja po tej wojnie, będzie decydującym czynnikiem
określającym warunki naszego bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o tym scenariuszu, którym do tej pory mówiliśmy głównie zwycięstwo Rosji, no to łatwo sobie wyobrazić, że te warunki bezpieczeństwa Polski bardzo by się pogorszyły, gdyby Rosja zwyciężyła, gdyby Ukraina była słaba, gdyby Rosja uwierzyła, że przy pomocy właśnie szantażu nuklearnego może osiągać swoje cele polityczne, włącznie z jakimiś celami terytorialnymi. No bo tylko poprzez ten szantaż nuklearny w zasadzie może Rosja zwyciężyć, tak jak mówiliśmy, prawda? Może zniechęcić Zachód na tyle, aby on zaprzestał efektywnego wsparcia Ukrainy, może wreszcie rzucić na kolana samą Ukrainę. No więc gdyby w takich warunkach Rosja odniosła zwycięstwo, to mimo tego, że poniosła ogromne straty na poziomie konwencjonalnym, mimo tego, że ta armia w wyniku tej wojny w Ukrainie, armia rosyjska jest osłabiona, jeśli tak można powiedzieć, w pewnej przenośni, czyli odzyskiwać zdolności do efektywnego działania na skalę strategiczną, no to jednak Rosja byłaby na fali. Tutaj ryzyka dla Polski wszelkich działań, zarówno jakiejś ograniczonej agresji, a zwłaszcza takiej agresji podprogowej, nie mówiąc już o takiej bieżącej presji codziennej, byłyby ogromne. Rosja byłaby w takim agresywnym nastroju, mocno agresywnym nastroju, no i w związku z tym oczywiście NATO musiałoby odpowiednio do tego zwiększać swoje jeszcze bardziej niż dzisiaj ma zdolności na wschodniej flance. Tu musiała być zwiększona obecność, zwiększona gotowość i tak dalej, i tak dalej. Ta druga zimna wojna nabierałaby coraz bardziej charakteru bardzo podobnego do pierwszej zimnej wojny, a my bylibyśmy na ostrzu jako państwo frontowe. Natomiast ten drugi scenariusz, o którym pan wspomniał, czyli wojna nierozstrzygnięta, to znaczy takie trwanie tej wojny mniej więcej w stanie takim, jaki jest dzisiaj, trwanie długie, prawda? To jest moim zdaniem chyba najbardziej prawdopodobny na dzisiaj scenariusz, jeżeli sobie tak byśmy przyglądali się. Że militarnie ani Ukraina, ani Rosja nie są w stanie odnieść zdecydowanego zwycięstwa, to znaczy takiego zdecydowanego, aby rozbić armię, na przykład armia rosyjska nie jest w stanie rozbić armii ukraińskiej. A armia ukraińska też nie jest w stanie rozbić tej armii rosyjskiej. No jak widzimy teraz jest pewna taka równowaga, bym powiedział. Przez tę zimę pewnie będą różne aktywności, liczę na to, że zwłaszcza ukraińskie, ale nie będzie to rozstrzygające na pewno okres tej wojny. Na wiosnę wszyscy się spodziewają w przyszłym roku, że Rosja te zmobilizowane swoje siły i roczniki, które odejdą do rezerwy, świeże roczniki, 100 tysięcy jesienią, 100 tysięcy na wiosną, że ta ilościowa masa żołnierzy rosyjskich sprawi, że nie tak łatwo będzie tę armię rosyjską pokonać. No może uda się ich odepchnąć gdzieś tam. Może Ukraina nawet odepchnąć tych Rosjan na pozycję z 2014 roku. Gdyby Zachód konsekwentnie wspierał Ukrainę, a jeszcze mocniej nawet niż w tej chwili, no to Ukraina ma szansę odzyskiwać stopniowo te terytoria, ale to nie znaczy, że armia rosyjska będzie pokonana. W związku z tym taka sytuacja oczywiście też by rzutowała negatywnie na dalsze środowisko bezpieczeństwa Polski. Może nie tak zapewne negatywnie jak w wypadku zwycięstwa Rosji, bo Rosja musiałaby się jednak cały czas tą Ukrainą zajmować, tu musiałaby koncentrować swoją uwagę, mniej mogłaby myśleć o jakimś niebezpiecznym szantażowaniu tutaj nas, Polski, NATO, krajów bałtyckich i tak dalej.
mniejszym stopniu niż w tym pierwszym scenariuszu, ale jednak w dalszym ciągu byłaby ta ogromna niepewność, wciąż wisiałby ten szantaż nuklearny, w związku z tym NATO musiałoby ciągle jednak wzmacniać tę swoją tutaj gotowość, zdolność, aby spróbować jakoś zakończyć tę wojnę, żeby zakończyć tę wojnę, zwiększony wysiłek. Taka pełzająca wojna między Rosją i Ukrainą kosztowałaby nie tylko obydwa te kraje dużo wysiłku, ale kosztowałaby nas, kosztowałaby Zachód. My byśmy musieli ciągle żywić tę wojnę, tak? Żywić amunicją, żywić bronią, żywić wspieraniem wszelakim Ukraińców, narodu ukraińskiego i tak dalej, i tak dalej. Te koszty takiej nierozstrzygniętej wojny byłyby nie tyle zbrojne i strategiczne, co przede wszystkim społeczne i ekonomiczne tutaj dla nas. I to pojawiłoby się znowu pytanie, jak długo możemy wytrzymać? Czy wytrzymałość Zachodu jest większa niż wytrzymałość Rosji? Wszyscy mówią, że naród rosyjski jest tak wytrzymały, że nie takie jeszcze trudności potrafi przeżyć. A my tu na Zachodzie, im dalej na Zachód, tym słabiej, tym bardziej miękko i chętnie do takiej wojny. Więc długa taka pełzająca wojna, ona by, myślę, bardziej jednak męczyła Zachód niż Rosję. I z tego powodu jest ona także dla nas scenariuszem niedobrym. Panie generale, czas na podsumowanie, tak słuchając uważnie, no bo poruszyliśmy bardzo wiele wątków i ja panu dziękuję za tak szczegółowe, pogłębione odpowiedzi na pytania i wydaje mi się, że warto z naszej rozmowy podkreślić cztery kwestie, to znaczy to, o czym pan powiedział na początku, o tym, że coraz bardziej musimy pogodzić się z tym, że żyjemy w dobie no, nowej zimnej wojny, jakkolwiek ona się kiedyś będzie nazywała, że okres międzywojenny w cudzysłowie się skończył, czas pozimnowojenny. Ważne są scenariusze zakończenia wojny, bo one się powoli zaczynają wyłaniać. Tak jak mówiłem na początku, jesteśmy w trakcie, proces jest w trakcie. Pewnie za wiele lat może wrócimy do tej rozmowy i porównamy ją z rzeczywistym zakończeniem. Wydaje się, że te trzy główne scenariusze pozostają aktualne. Dziękuję, że tak szeroko powiedział pan o problemie szantażu nuklearnego, no i o tej trzeciej erze nuklearnej, czyli de facto, ja nawet nie wiem, czy nie nowej kategorii, czyli o problemie, który jest wyzwaniem badawczym, czyli teoria użycia broni jądrowej przez państwo nuklearne wobec państwa nienuklearnego. No i ostatni wątek, ale oczywiście nie najmniej ważny, chyba może nawet najważniejszy, to, że wynik wojny na Ukrainie zdeterminuje sytuację bezpieczeństwa Polski na wiele lat. Tak, no nie prognozujmy dłużej niż pokolenie, ale nawet. Panie generale, ja bardzo panu dziękuję za pana czas i za tą rozmowę. Wszystkim, którzy nas wysłuchali, bardzo dziękuję. Zapraszam do komentowania tej naszej rozmowy na YouTubie, na Twitterze, w innych mediach społecznościowych, gdzie będzie ona dostępna. No i zapraszam na kolejne nasze rozmowy. Jeszcze raz dziękuję, panie generale. Dziękuję bardzo. Do widzenia.